kolejnego projektu uchwały, tym razem dotyczy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w naszej dzielnicy. Projekt uchwały Burmistrza Zarządu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Merytoryczna treść uchwały. Paragraf pierwszy. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu członka Rady Dzielnicy 8 Dębniki pana Piotra Zdrowewskiego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania zarządu. 2 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Uchwałę podejmuje się w związku z pismem Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. Łączę to. Państwa pismo wpłynęło do Rady 24 kwietnia 2013 roku. Dotyczy wygaśnięcia mandatu radnego dzielnicy Dębniki. Szanowni Państwo, mając na uwadze paragraf 79 ust. 1 punkt 4 ordynacji wyborczej do Rad Dzielnic stanowiącej załącznik nr 3 do statutów dzielnic 1 do 18, załącznik nr 1, 18 do uchwały Rady Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami w związku z utratą prawa wybieralności w czasie kadencji Rady, zwracam się o stwierdzenie przez Radę Dzielnicy Dębniki wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Wróblewskiego zgodnie z zapisami paragrafu 79 ust. 1 ust. 3 ordynacji wyborczej do Rady Dzielnicy. Okoliczności powodujące wygaśnięcie mandatu radnego zostały wyczerpująco określone przez paragraf 79 ordynacji wyborczej do Rady Dzielnicy. Między innymi stosownie do zapisu paragrafu 79 ust. 1 punkt 4 ordynacji wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek braku prawa wybieralności danego radnego w dniu wyborów bądź jego utraty w czasie kadencji. Prawo wybieralności oznacza prawo do bycia wybranym w skład Rady Dzielnicy zgodnie z treścią paragrafu 5 ust. 1 ordynacji w związku z paragrafem 3 ordynacji przysługuje osobie, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze działania dzielnicy i na jej obszarze jest zameldowana na pobyt stały. Przepis paragrafu 79 ust. 5 ordynacji w istotny sposób ogranicza tę podstawę wygaśnięcia mandatu radnego, stanowiąc, iż nie traci mandatu radny, który w trakcie kadencji zmienił miejsce zamieszkania lub zameldowania, o ile zmiana ta nastąpiła w granicach miasta Krakowa. Zgodnie z paragrafem 79 ust. 6 ordynacji właściwa komórka organizacyjna Mąka dokonuje raz na kwartał weryfikacji zameldowań na pobyt stały wszystkich radnych. W wyniku weryfikacji zameldowania radnego Piotra Wróblewskiego przeprowadzonej przez Wydział Spraw Administracyjnych UMK stwierdzono, iż nastąpiło wymeldowanie radnego z pobytu stałego w terenie gminy miejskiej Kraków i zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Lisia Góra, powiat tarnowski. To stosownie do powołania następnie uregulowań jest równoznaczną z utratą prawa wybieralności do Rady Dzielnicy Dębniki. W związku z powyższym, zgodnie z treścią paragrafu 79 ust. 3 zaistniałej sytuacji Rada Dzielnicy 8 Dębniki ma obowiązek w terminie 30 dni stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego z poważaniem dyrektor Kancelarii Beata Kotowicza. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa w tej kwestii chciałby zabrać głos? Nie, Pani Maria. Pan Bogdan odczytał 24 kwietnia, jest pismo datowane 25 wpłynęło kwietnia. Więc do 25 maja mamy obowiązek podjąć taką uchwałę. Obowiązek. W razie 13 dzielnicy powodowo przychodzi. Ja tylko dalej nie wiem, że usłyszałem, jak nie wiem, na to było to wymiarowanie. Mówię, z jakim dniem to wymiarowanie? To jest marca. To nie jest marca.
Podobny przypadek pamiętasz, jak był za kadencji Mirka, przecież nasza rada też zmarła i też musieliśmy stwierdzić, że wygaśnięcie się ma. Ale też niestety to musielibyśmy... 13 dzielnicy radna też przebędowała się w podleżu do bliski, bo wstrzymają wtedy, żeby procesowanie. Ale sprawdziłem, że w 13 dzielnicy się rada z... Zmieniłem i zamieszałem, że gasili teraz... Poza granicę. Dobrze, pan Piotr Szewczyk, sprawa jest jasna. Broni Śpiotka, natomiast wydaje mi się na zdrowy rozum, że przemeldowanie się w inne miejsce, nawet poza Kraków, nie przeszkadza, nie jest tożsame z niemożnością wykonywania obowiązku prawnego. Owszem, mógł stracić. Jest tożsame z możliwości, z utratą tej zdolności wybieralności, czy zresztą, bo już nie może startować w wyborach w Krakowie, ale nie utracił zdolności, bo żyje. Jest zdrowy, tak? Piotrze, ale są takie zapisy i tych zapisów nie przeszkodzi. Oczywiście, na kwestiach to śmieszne, że właśnie to no trochę dziwne, ale możemy polemizować i tym podobnie. Sprawa jest o tyle jeszcze śmieszna, że Piotr mieszka w Krakowie, w naszej dziedzinie. No, ale na naszej stronie są takie pewne rzeczy, jeżeli obowiązki są te. Dobrze. Proszę Państwa, wydaje mi się, że przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa? No, widzę chętnie do dyskusji, zatem podam pod głosowanie ten projekt uchwały. Kto z Państwa radny jest za? Proszę o podniesienie ręki. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła stosowną uchwałę.